jak najwyższą frekwencję udziału młodzieży w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Należy wychowywać młodzież i dzieci od najmłodszych lat do działań demokratycznych i obywatelskich. Doskonałym tego przykładem są samorządy uczniowskie, które w wielu szkołach odgrywają kluczową rolę w działaniu społeczności uczniowskich. W naszej szkole, w drugim liceum w Krakowie, samorząd uczniowski jest bardzo poważną organizacją i wybory do samorządu uczniowskiego są bardzo dużym wydarzeniem w skali szkoły. Większość uczniów emocjonuje się wyborami, część bierze udział jako kandydaci czy też sztaby wspierające kandydatów, by w realizacji tego wydarzenia wyłonić najlepszego kandydata, będę uznania społeczności uczniowskiej, na prestiżowe stanowisko prezydenta szkoły. Proszę Państwa, teraz kolejny uczestnik naszej debaty, były przewodniczący drugiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, Piotr Stalin. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam szanowną dyrekcję, witam przedstawicieli grona pedagogicznego, witam Was koleżanki i koledzy. Proszę Państwa, nie możemy mówić o odpowiedzialnym, dojrzałym społeczeństwie bez powiedzenia chociażby kilku słów o niezwykłej roli samorządu.